za przypadek. My dwoje idziemy w tym samym kierunku. Tak? Ja nie byłabym tego taka pewna. A nie? Nie idziesz do Jam & Roller? Chcesz mi towarzyszyć? Amber, chciałem z tobą pogadać o tym, co się wczoraj zdarzyło. Tak? Tak, a co? Przecież wiesz, o co mi chodzi. O nie. Nie, nie, Simon, proszę cię, nie mam nastroju, żeby słuchać wykładu o życiu, to nie jest dla mnie, więc odpuść komentarze, okej? Okej, ale to, co zrobiłaś, było naprawdę złe. Czemu? Ja powiedziałam prawdę. Odkąd wróciłam z Cancun, nikt mnie nie zauważa. Moja ciotka nagle zniknęła, nikt nie wie, gdzie jest. A co w tej sytuacji robi moja kuzynka? No właśnie, to teraz jest moja kuzynka razem z dziadkiem, robią imprezę. Jak dla mnie to jest niedorzeczne. Ale to nie był jej pomysł. To nie był pomysł twojej kuzynki. Przecież wiem. Ale zgodziła się wziąć udział w tej farsie. Nie, ale Amber, czemu farsie? Czemu? Twój dziadek po prostu cieszył się z tego, że odkrył prawdę, a Luna po prostu przeżywała to, że w końcu udało jej się poznać jej przeszłość. Dla ciebie to farsa? Jest w tym coś złego? Też powinna się tym cieszyć, a nie zachowywać w ten sposób. A czy nikt nie pomyślał o mnie? Nikt nie rozumie, że być może ja nie mam powodu, by coś świętować? Okej. Nie pomyślałem o tym. Znaczy... Słuchaj, rozumiem, że na ciebie też to wszystko wpłynęło. Czekaj, czy ty mi chcesz przyznać rację? Nie, ale mówię, że cię rozumiem. Czyli stoisz choć odrobinę po mojej stronie? Nie, Amber, tu nie ma stron. Tylko ty tak myślisz. Ale nieważne. Fajnie, że mnie rozumiesz. Powiedz mi, czy gdzieś głęboko w sercu przez cały czas coś do mnie czujesz? A... Być może. Ja podobam się tobie i to dlatego mnie spytałaś. Amber, chciałem tylko porozmawiać, żeby dać ci znać, że twoje zachowanie nie jest w porządku. Myślisz, że ranisz innych, ale tak naprawdę najbardziej ranisz siebie. Mówię ci to prosto z serca, na serio. Przemyśl to. I może zrobisz tym razem coś innego niż zwykle. Nie to, czego chcesz.